gdzie my jesteśmy? Opactwo Cystersów tu jest. A w ogóle to mamy 11 sierpnia, niedziela, godzina 9:28. Skręcamy w lewo. Jedziemy dzisiaj gdzieś kawałek dalej. Zobaczymy. No znacznie lepiej niż asfaltem. O, fajnie. Ale co tu jest, że będą nurkować? Jak to tu jest? Sąsiada brakło. Od piątku nie ma sąsiada. Ale czysto. Jak głęboko od razu. O, będziemy zwiedzać jakieś opuszczone domostwo. Puszki, syf, żeby tylko kapcie nie złapać. No cóż, ślepa uliczka była, ale fajny widok. Fajne miejsce było. Jedziemy dalej. Jedziemy cały czas z Sulejowa, równolegle do Piwicy, niebieskim szlakiem rowerowym. Fajne góreczki tutaj są, całkiem to wygląda. A dojeżdżamy do miejscowości Biała. I nie chodzi o Białą Rawską, tylko o miejscowość Biała. No i mamy brzeg Pilicy. Taka ścieżka moim zdaniem może być do Łodzi. To cały ten obszar, który mamy przejechać. Ale fajnie. Na rzeczko to zawsze przyjedzie. To woda krzaczka. Tak jest. Uwielbiam wodę. W sensie zbiornika wodnego. Może być rzeka. No fajnie. Jak wspominałem, że będziemy przez rzekę na drugi brzeg przechodzić? Słuchaj, to odkąd znam Dominika, on zawsze mi chciał zapewnić taką właśnie atrakcję. Chodźcie, przejdziemy przez rzekę. Tu nie jest głęboko, chodźcie. Kawałek, ja już tu przechodziłem. To pasa, to chodź, jest głęboko. No. Rower na górę, na głowę. Ju. O, błotko. Fajnie. O, fajnie usiadł. Jedna ręka, telefon. Włączyłem kamerę i przerwa. Zajebiście. Chciałem powiedzieć... Ważne, że na GPS-ie już został ruch uczynany. Na GPS-ie ruch się poczynił, więc wystarczy. Move it. No dobra, wracamy na szlak po małej przerwie. Wieje. Wieje. Nie wiem, że wieje, to jeszcze mi spodenki głośno pracują. Plaża, to jest prawo, gdzie idziemy, tam dalej nie ma drogi. Oho! Chatka? Całe? Takie kiedyś było ośrodki? Tak jest. Lekko nieremontowane od 28 lat. Grzyby, ryby. Ścieżka była po prawej, fajna, a my w lewo, dobra. Jednak nie do samochodu, dobra. Ciągniemy się dalej. Szlakiem. A niech cię szlak czerwony. Jedźmy dalej. Kolejna chatka babci Jagi.
Ciekawe, czy stoi na nóżce kurzej? Na nóżce to stoi bocian w polu. Ale nie na kurze. O, ciut piaseczku. O. O. Teren prywatny nie zgodzi. A od tej pory to jest szlak prywatny. Aha, super. Pogoda idealna. Jakieś 16-17 stopni w cieniu. Leciutki wiaterek, bez przesady, nie przeszkadza. Nawet dobrze, bo trochę chłodzi. Fajny teren. O, za wcześnie powiedziałem, że fajny teren. No nie wiem, czy rowerem by się dało. Na pewno byłoby ciekawie. O, tak. To się trzyma na linach. Na tych linach, żeby się zerwało, to musiałbym trzymać tutaj. No? Na linach. To jest lina. To jest lina. No i wzięliśmy i przeszliśmy tym jakże przepięknej urody mostem, kładką, czym to nazwać. Fajnie się buja. Tam jest fajnie. Tylko mięciutko. Kolega mówi, że tu są potężne liny, tylko że ich stan jest taki dyskusyjny troszeczkę. A to chyba nie jest lina. Ale co tam? Idziemy pomału. No buja się fajnie, fantastycznie. Sulejowski Park Krajobrazowy. Lecimy dalej czerwonym szlakiem. Zwiedzamy dalej okolice. Gmina Roskrzawita. Uwaga, w lesie atakują choinki. To jest ten znak. Są kolczaste, zielone i mają takie szpice. Nie to robisz. Kochani, nie taki okres, gdy chodziłem. No, zawsze. Jedyny plus świętego drewna. Jedyna dobra cecha świętego drewna to jej zapach, jego zapach. Przepiękny. No, słuchaj, gdzie makaronu nie można powiedzieć. No, gdzie ta rzeczka? Nie
nieopodal krzaczka. Ale ona była tu kiedyś w epoce ludowcowej. Teraz na razie jest lat. No zaraz, ale wy tak naprawdę wiecie, zaraz. Zaraz to taka bakteria wiecie. Do rzeczki mamy ze 3 km. A drogą? A nie po prostej? Dobra. O, nie róbmy tego. Czego? Chodźmy z roweru. Tego jak się boli, to ja nie wnikam. A to jest... Przepraszam, takie pytanie, bo ten pan klęczy przed jeleniem i co on mu tam robi? No nie wiem właśnie. Robin Hoodzi. Lombę. Jak to być powinno? Brzegi. Ty, to jest to samo miejsce, co w kapsle graliśmy, tylko więcej. No nie. No jasne, że tak. Tam graliśmy, nie? Ciąza. Ale super miejsce. Bomba. Prawo. Można zjechać. No dobra. Wygląda jak pocił szary. Poproś o coś miłego. Zawsze dostaniesz. Zawsze. Super. Cieplusieńko, idealnie. Teraz to czuć, że może być 19 stopni w cieniu, bo jesteśmy w cieniu i jest cieplusieńko. No już nie ma słońca, tak. Bomba. Super. Czasami warto przejechać 30 km i znaleźć jakąś ścieżkę. Bo te 30 km gdzieś tam drogami przekopkimi, asfaltami, nie zostawi tyle w pamięci, co taka właśnie brzegowa ścieżka. To jest tylko ruch! Zobacz, tu na mapie, zobacz, to jest tylko ruch! No to ja jestem najcięższy. Nie zdążysz wyciągnąć. Taka imprezka. Zawsze się ludzie czegoś nowego mogą dowiedzieć. Znaczy mam wpaść do wody? No zrób coś, wymyśl coś, no weź, no, żeby to klikalność, żeby mi się podniosła. Dawaj! Już mi się podniosła. Dziękuję. Tyle zostało ze ścieżki, szlaku. Koledzy jak zwykle się postarali poszerzyć tą drogę i udostępnić większej masie ludzi. A co tam? Już. To zapach został. Tak jest. Po lesie ładny został zapach.
Ale fajna ścieżynka, super. Super. Okej. Okay. Super. Ten dalszy ścieżki nad tą samą rzeką. Ale to jest bomba. To jest fajna, fajna miejscóweczka. Jedziemy takim terenem odmokłym. Na szczęście jest sucho, ale mogą być dziwne miejsca, będziemy uważać. Tak, wątki, kaczki. Wiem, że to nudne, ale tu się fantastycznie po tym jedzie. Cudownie. Super. Ło. Bardzo fajnie. Przyjemny gwiazd się znalazł. Bardzo fajnie. Akcencik. Super. O, fajnie. Tym razem wylądowaliśmy nad Zalewem Sulejowskim. Stąd mamy coraz bliżej do naszego samochodu. Bo się pogubimy, ale niesie to. To nie przed pożegnaniem. Zobaczcie, jaka kolejka po lody. Fajnie, super. Bomba. No to co, ja dziękuję serdecznie bardzo wszystkim za uwagę dzisiaj. Do miłego następnego razu.